Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, witam was bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z życzeniem brata Andrzeja, ja przygotowałem takie dwa tematy. Z jednej strony to jest przygotowanie do służby na niwie Pana, a drugi temat to byłoby rozpoznawanie woli Bożej. Chciałbym powiedzieć, że jeden i drugi temat jest bardzo ważny, a dla nas jest bardzo istotne, żebyśmy my mogli z jednej strony być gotowi służyć Panu, a z drugiej strony, żebyśmy też poznawali Jego wolę, żeby to, co my czynimy, nie było naszą wolą, naszym życzeniem czy naszą sugestią, ale żeby to było zgodne z wolą Bożą. Chciałbym powiedzieć jedno, że Słowo Boże nam daje odpowiedzi na wszystkie te pytania związane tak z powołaniem, jak również i z poznawaniem Jego woli. My się tego musimy uczyć. Mi się przypomina taki przykład, chyba go nie mówiłem, kiedyś miałem taki obowiązek na naszym terenie tych, którzy przyjeżdżali do usługi Słowem Bożym, żeby się z nimi zapoznać, no bo przychodzili różni i też przynosili różne nauki, które powodowały zamieszanie. I zjawił się taki jeden brat, on był z Nowej Gwinei, mieszkał w tym czasie w Holandii i taki trochę ciemnoskóry i przyszedł do mnie do domu, mówił po niemiecku, znał język niemiecki i angielski i ja mu zadawałem szereg pytań, bo chodziło o to, czy jego poznanie drogi do zbawienia jest prawidłowe na podstawie Słowa Bożego. On wszystko tak bardzo ładnie mi odpowiadał, więc ja widziałem, że zna Słowo Boże i w końcu go pytałem, czy gdzie skończył seminarium biblijne, czy jakąś chrześcijańską akademię teologiczną, tak go zapytałem. On mi powiedział, że skończył seminarium maryjne. No, seminarium maryjne, to mi tak trochę, no u nas w Polsce, my wiemy, jakie jest nastawienie. I on tak widzi moje zdziwienie i mówi mi, wiesz bracie, usiadłem u stóp Pana jak ta Maria. I uczyłem się. Mi się ten przykład bardzo podobał i chciałbym powiedzieć, że jest trudno nam nieraz od zgiełku tego świata się oderwać i usiąść u stóp naszego Pana i słuchać. I za takie okazje jak dzisiaj, to ja naprawdę jestem Panu wdzięczny, że my możemy zgromadzać się i że poświęcacie czas. Ja tu jechałem, a widziałem, ile ludzi z nartami jechało w stronę Wisły, tak? No bo no jest sezon, wakacje się zaczęły, prawda? Ale jest potrzebne też i dla ducha coś więcej skorzystać. Ten pierwszy temat, przygotowanie do służby na niwie Pana, jest bardzo istotny i wiemy, że Pan Jezus, kiedy chodził z uczniami, to mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I muszę powiedzieć, niestety, ja tak obserwowałem, no w Cieszynie mieliśmy dwa razy po dwa lata taką szkołę biblijną, misyjną i gdy tak się interesowałem, bo też tam prowadziłem wykłady z religioznawstwa, gdzie ci młodzi ludzie, którzy byli, mieli dwa lata, dobre utrzymanie, no specjalnie nie mieli jakichś wielkich obowiązków, co oni teraz robią? Ale na palcach policzeń z jednego i z drugiego turnusu tych, którzy pracują na niwie Pana, a reszta wróciła do swojego. Niestety jest podobnie i z absolwentami tych seminariów biblijnych. No, jest mało tych, którzy chcą służyć Panu całym sercem. Jest takie czasopismo, teraz już wychodzi również w języku polskim, Herald Jego Przyjścia, czy Zwiastun Jego Przyjścia. To jest tłumaczone na wiele języków i ja to już od wielu lat abonuję i tam było opisywane, jak były wielkie ewangelizacje zaraz po wojnie. W Niemczech naprawdę dużo ludzi się nawracało, dlatego że było bardzo dużo tych, którzy się załamali. Ten
narodowy socjalizm zawiódł tych, którzy byli stuprocentowymi zwolennikami tego i teraz oni zawisli w próżni. I teraz usłyszeli Ewangelię i bardzo wielu się nawróciło. Wtedy był taki bardzo dobry okres dla Niemców. Obserwowałem również te relacje w Holandii, tam Oral Roberts czy Billy Graham, wiele było tych ewangelistów i jedna relacja nawet podaje, jak w parku ludzie się nawracali, to rzucali swoje różańce i z tego powstała taka duża piramida z tych różańców. Tyle ludzi poszło za Jezusem, odrzuciło to. I za jakiś czas była taka analiza, i gdzie ci ludzie są? Gdzie ci ludzie są? I niedawno nawet było tak pisane też, że gdyby ci wszyscy, którzy wtedy oddali swoje życie Jezusowi, przy Panu pozostali, to by była cała Holandia zbawiona. A wiemy, że w Holandii powstał na przykład pierwszy kościół szatana, pierwsza świątynia szatana na terenie Europy. Wiemy również, że tam narkotyki i tak dalej, to wszystko ma miejsce. A więc ci ludzie się nawrócili, ale nie mieli opieki, nikt się nimi nie interesował. Nie było tych, którzy by się zajęli tymi, którzy dożyli zbawienia i oni wrócili do tego samego. Gdy my czytamy Słowo Boże i czytamy, kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, to On mówił o powołaniu i my czytamy we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych i w Dziejach Apostolskich, czytamy, idąc wtedy na wszystek świat. Tam jest powiedziane, idąc wtedy. I to nie jest powiedziane, że tylko tych 12, ale my wiemy, że tych, którzy szli i głosili, było bardzo dużo. I to powołanie dotyczyło i dotyczy każdego z nas. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Czy my nie należymy do tych, dożyli zbawienia? No chwała Bogu, że ja dożyłem, ale to jest dla mnie. Czy ja mówię o tym komuś innemu? I Pan Jezus, zanim został wzięty w górę, jest to znane miejsce, które Pan Jezus przekazał uczniom i w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, 8 wiersz, mówi tak: przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, we wszystkiej judzkiej ziemi, w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. I my wiemy, że ci, którzy szli i głosili, to oni nie mieli ze sobą tych wszystkich wzmacniaczy, tych wszystkich rzeczy, bez których sobie nieraz u nas nie wyobrażamy ewangelizacji, ale szli, oni byli pełni mocy, pełni Ducha Świętego, oni głosili w całym tym, bym powiedział, basenie Morza Śródziemnego, głosili Ewangelię. I tu jest powiedziane taka kolejność. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i na całym obliczu ziemi. Tu jest tak bardzo dokładnie to wyszczególnione. I co to znaczy w Jerozolimie? My wiemy, że w Jerozolimie powstał pierwszy zbór i oni się mieli bardzo dobrze. Tam Pan na co dzień przydawał do tego zboru, byle kto nie mógł przystąpić, bo wiemy, że jak Ananiasz i Safira okłamali Ducha Świętego, oni nic nikomu nie wzięli, tylko okłamali, oni padli trupem. Tak? I my czytamy, kiedy to się stało, to my czytamy, że strach padł na wszystkich i my czytamy, że tam byle kto się nie mógł dołączyć do tego zboru, ale dalej czytamy tam w tym 5 rozdziale, 14 wiersz, ale Pan przydawał na co dzień, mimo tego. Tak? Taka była karność. I tam nikt w zborze nie założył żałoby. Ananiasz i Safira nie umarli. Taka była karność. Gdyby taka karność była teraz u nas, to nie wiem, jakby to wyglądało, ale chciałbym powiedzieć, że w Jerozolimie im wszystkim było bardzo dobrze i w Jerozolimie by byli nie wiadomo jak długo, ale
zaczęło się prześladowanie. I my czytamy, że ci, którzy byli w rozproszeniu, oni wszędzie, gdzie byli, głosili Słowo Boże. I był taki okres czasu, że ci wszyscy, którzy się nawrócili, te 3000 i potem Pan dodawał, oni byli wszyscy razem, oni mieli wszystko wspólne i wtedy apostołowie nauczali tego, co Pan Jezus nauczał. Wtedy nie było jeszcze Nowego Testamentu. Wielu z tych, którzy słuchali, to znali Stary Zakon, znali księgi prorockie, Dekalog, znali Pięcioksiąg Mojżesza. To oni musieli się uczyć jako Żydzi na pamięć tych rzeczy i oni to znali, ale Ewangelii oni nie czytali, nie była pisana i oni nauczali się. I my wiemy, że to był taki szczególny okres, wszystko mieli wspólnie i oni mogli tym się zająć. Ale to było tak bardzo dobrze, ale tylko przez pewien czas, a potem zostali rozproszeni. Jeśli my patrzymy na to, że będziecie mi świadkami w Jerozolimie, to dla nas w dzisiejszym czasie to nie znaczy, że my mamy teraz jechać do Jerozolimy, ale tą Jerozolimą jest dla nas nasza najbliższa rodzina, nasz dom. Doktor Don Gossett, to jest taki ewangelista amerykański, pisał w jednej książce, którą mam, pisze, że byłbym największym obłudnikiem, jakbym świat chciał zewangelizować, a zaniedbałbym swoją rodzinę. To jest bardzo takie ważne stwierdzenie. Bardzo często w tych rodzinach ewangelistów, pastorów, którzy są bardzo zajęci, zostaje zaniedbywana najbliższa rodzina i na tym tle się dzieje wiele tragedii. Kiedyś był zapytany Wilkerson, to jest opisane w jego wywiadzie, którego udzielał, gdyby jeszcze raz żył, co by poprawił w swoim życiu, czy co by zmienił. I tam on powiedział, poświęciłbym więcej czasu mojej rodzinie. On powiedział, poświęciłbym więcej czasu mojej rodzinie. To, żeby usiąść, żeby się modlić i żeby być dla swojej najbliższej rodziny tym kapłanem. My bardzo często, jest taki przykład, który na pewno znacie, Abraham dostał polecenie od Pana, żeby złożyć ofiarę. I on pozabijał te, złożył tą ofiarę, to znaczy poprzecinał to mięso, przygotował na ołtarz. No i co potem się działo? My czytamy, że przyleciały kruki, drapieżne sępy i on je odpędzał. Ale kiedy zapłonął na tym ołtarzu ogień, to już nie było trzeba opędzać. Nie? I dlatego chciałbym powiedzieć, to jest taki piękny przykład. Jeśli na tym ołtarzu domowym pali się ten ogień, to nie trzeba być tym, który tak odpędza tą gałęzią, czy czym te drapieżne ptaki. A my żyjemy w takim czasie, że potrzebujemy naprawdę się uciszyć. Uciszyć, żeby się wspólnie razem z rodziną pomodlić, żeby była rodzina ze sobą taka bliska. Reader Digest, to czasopismo kiedyś testowało, ile czasu poświęcają ojcowie swoim dzieciom. Takie było, swoim synom, ojcowie swoim synom. I byli testowani chłopcy w wieku 14-15 lat, a więc tam 7-8 klasa, tak jak to kiedyś było, nie teraz gimnazjum. Rezultat był straszny. 200 chłopców było testowanych i w czasie, jak byli testowani, stwierdzili, że tygodniowo ojciec poświęca swojemu chłopcu w tym wieku właśnie 14-15 lat od 6 do 8 minut tygodniowo. A resztę, no bo jak siedzą przy stole, wszyscy razem jedzą i tak dalej, to oni nie poświęcają czasu, ale na rozmowę. I potem zauważają ojcowie, czy zauważają rodzice, że dzieci są im obce.
prawda? Więc dlatego jest tak ważne i na pierwszym miejscu powiedziane w Jerozolimie. Potem w Judei, to wśród tych pobożnych. My wiemy, że Judea to była, no Izrael to było co innego, ale Judea to byli ci najbliżsi, tak? I tym należy głosić. Jeśli chodzi o Samarię, to wiemy, że to byli ci mieszańcy, ci Żydzi. Żydzi gardzili Samarytanami, nie, bo oni byli, my wiemy, że oni byli spokrewnieni, łączyli się nie z Żydami, mężczyźni, kobiety i tak dalej. I to nie była ta czysta żydowska rasa. Żydzi nimi gardzili i nawet drogi, które prowadziły do Jerozolimy, to mijały Samarię. Ale Pan Jezus znalazł się w Samarii, specjalnie On wiedział, i tam jest napisane, i musiał iść przez Samarię. I tam również głosił. I potem jest powiedziane, na całym obliczu ziemi. A więc wszystkim. To jest tutaj takie zalecenie i Pan Jezus o tym mówi. Ja bym jeszcze do tego przeczytał z listu do Tesalonicenzów, drugi rozdział. Drugi list do Tesalonicenzów, pierwszy rozdział, 11 wiersz. Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swojej i skutek wiary w mocy. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my nie tylko głosili, ale żeby to było głoszenie w mocy. I my wiemy, że teraz jest bardzo trudno nawet nawiązać rozmowę i świadczyć o Jezusie. Ja już wszystko wiem. Od tego jest ksiądz, żeby mi mówił, co ty mi będziesz opowiadał. Bardzo istotne jest, żebyśmy my naszym życiem świadczyli o tym, jak cośmy przeżyli, że to zmieniło nasze życie, a wtedy będą i pytania. I teraz, jeśli my chcemy trwać w tym powołaniu, w służbie naszego Pana, to my musimy trwać w społeczności z naszym Panem. I to trwać w społeczności w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, w studiowaniu Bożego Słowa i uczestniczenie w nabożeństwach. Chciałbym od razu zwrócić na to uwagę, że diabeł przeciwnik zna Słowo Boże. Diabeł przeciwnik zna Słowo Boże. Czy znamy te przykłady? Jak Pan Jezus był kuszony, to z wersetami Słowa Bożego występował przeciwko niemu kusiciel. Tak? To znaczy, że on zna Słowo Boże. Tak? I jeśli my nie znamy, to my jesteśmy na przegranej pozycji. My musimy znać lepiej i my musimy dać odpowiedź. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my czytali Słowo Boże, żebyśmy my utwierdzali się w Słowie Bożym. Są takie grupy, oni się nazywają nawigatorzy, którzy tam uczą się wielu wersetów na pamięć i potem są takie spotkania jak te. No i to tak, kto wszystko wie, im więcej wiesz, tym jesteś lepszy, nie? Jest dobre znać Słowo Boże i na pamięć, gdzie to jest napisane, ale nie każdy ma taką doskonałą pamięć, że od razu wie, że to jest 3:15 i tak dalej, 3:16, to podstawowe, nie? Chciałbym powiedzieć, że nie na tym polega, żeby wszystkiego uczyć się na pamięć, ale żeby to słowo, które my czytamy, żeby ono nam towarzyszyło, było treścią naszych myśli. Każdy wie, kto, ja akurat nie jestem kibicem piłki nożnej, ale wiemy, że ci mężczyźni, którzy oglądają mecz piłki nożnej, to oglądają, a potem jeszcze 2 dni na ten temat gadają, prawda? Oni tym żyją. A czy my tak żyjemy Słowem Bożym jako dzieci Boże? Na to pytanie możemy sobie każdy odpowiedzieć. I chciałbym powiedzieć, że uczestniczenie w nabożeństwach i wyciszenie się. To jest bardzo istotne. Ja często zwracam na to uwagę, że jeśli ktoś ogląda program telewizyjny i naciśnie na ten czerwony guzik, to ten obraz gaśnie, prawda? Ale tu on jeszcze się przerabia dosyć długo. A my potrzebujemy wyciszyć się, żeby móc czytać
Słowo Boże mieć społeczność. Inaczej nasza służba, nasze powołanie nie będzie miało wielkiego znaczenia. I chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy powołani do tej służby przez całe życie, czy młody, czy stary. Ja często słyszę, że dla kaznodziei nie ma stanu emerytalnego. No trzeba, póki Pan siły daje, żeby głosić i żeby się dzielić Bożym Słowem. Nie, nie jest tak, że o, mam 65 lat i już koniec, teraz już jest emerytura i tylko sobie tak sobie jakoś żyję. Ja bym powiedział, że powołanie nasze dotyczy całego naszego życia. Ale chciałbym również powiedzieć, że są takie powołania do jednorazowej akcji. Do jednorazowej akcji. I przy powołaniu musi być człowiek posłuszny. Jest taka historia, którą myślę, że wszyscy znamy. Ona jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Tam jest opisana historia, którą przeżył Filip. Filip był w Samarii i my wiemy, w tym czasie, kiedy byli już ci wierzący z Jerozolimy w rozproszeniu, oni głosili Słowo Boże. I Pan się przyznawał do tego. I my wiemy, że Filip znalazł się w Samarii. I tam jest ta historia opisana z tym Szymonem, z tym czarnoksiężnikiem, ale co jest takie bardzo ciekawe, że kiedy Piotr i Jan usłyszeli, że jest takie przebudzenie w Samarii, oni tam poszli, żeby być razem z Filipem, bo Filip był sam. My wiemy, że Pan Jezus, gdy wysyłał na misję, to on zawsze wysyłał po dwóch. Jest bardzo istotne, jeśli my służymy komuś, nie zawsze się to udaje, ale jeśli komuś służymy, rozmawiamy, to drugi może niekoniecznie brać udział w rozmowie, a modlić się, żeby Pan pokazał, rozświecił. To jest bardzo istotne, nie? I my wiemy, że ten, który przystał do Filipa, to on myślał, że za pieniądze coś dostanie i my wiemy, że go Filip ochrzcił. A tu przyszedł Piotr i Jan i rozpoznali tego człowieka, tego typa. Co to jest za człowiek, nie? Ale oni wcale nie mówili, ty Filipie, jaki jest twój stan duchowy, żeś tego nie rozpoznał, nie? Ale oni tą służbę pełnili. I my widzimy taką piękną współpracę. Ale teraz my czytamy tutaj w tym 8 rozdziale, w 26 wierszu, my czytamy tak, lecz anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań, a idź ku południowi na drogę, która od Jeruzalemu idzie w kierunku Gazy, która jest pusta. W nowym tłumaczeniu jest napisane pustynna, ale oryginał mówi wyraźnie jest pusta. Gdybyśmy popatrzyli na mapę, to z Samarii tam pójść na drogę południową do Gazy, to jest ponad 60 kilometrów. I pierwsza rzecz, która się tutaj nasuwa, gdy my czytamy to Słowo Boże, to mogłoby takie pytanie być, Panie, ale po co ja tam pójdę, jak tam jest pusta droga? I jeszcze tyle kilometrów i po drodze przejść, nie wiem, czy tam była obwodnica, chyba nie, musiał przejść przez Jerozolimę i jeszcze tam wielu ludzi spotkać. On szedł posłusznie na drogę, która była pusta. I może byłoby według nas prostsze, gdyby tak powiedział, wiesz, bo tam pojedzie taki a taki minister finansów królowej Kandaki i temu będzie świadczył. Nie, tu jest tak wyraźnie pokazane ten warunek, posłuszeństwo. Ty idź na drogę, która jest pusta. A potem Pan dalej powie, co robić dalej, nie? I my czytamy, że on poszedł i znalazł się na tej drodze, która rzeczywiście była pusta i naraz jedzie taki pojazd, taki jakiś dyliżans, czy co to było, no ten komornik królowej Kandaki, to był odpowiednik naszego ministra finansów i on nie,
nie jechał jakimś takim biednym pojazdem, ale on sobie elegancko jechał. I my czytamy, że on był w Jerozolimie i on jako cudzoziemiec, on nie mógł wejść do świątyni, bo on był cudzoziemcem. To przy wejściu na plac świątynny, to w leksykonie biblijnym jest pokazane, że była taka tablica z białego kamienia wapiennego, ona jest nawet w Istambule w muzeum i tam było czerwonymi literami napisane, że żaden oprócz Żyda nie ma prawa pod karą śmierci wstąpić na ten dziedziniec. A on przyjechał, on się chciał czegoś dowiedzieć o Jezusie, bo on słyszał o tym, tak? I on się niczego nie dowiedział, ale on sobie kupił zwój księgi Izajasza proroka. I on siedząc w tym powozie, powóz jechał, a on czytał głośno, bo taki był wtedy praktykowany zwyczaj. Jedno, na co go było stać, kupić ten zwój Izajasza. I teraz my czytamy to następne, idź i przystąp do wozu. No taki zwykły człowiek do takiego dygnitarza, on był posłuszny. Ja więcej się nie będę rozwodził na tą historię, bo to jest, byłoby z tego całe kazanie, ale chciałbym powiedzieć, że historycy piszą, że przez tego murzyna, przez tego skarbnika królowej Kandaki Etiopia usłyszała Ewangelię. Ale tu był taki jeden warunek, posłuszeństwo. On był posłuszny. Idź, a potem wskażę, co dalej będzie. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę. My musimy mieć uczulony słuch na głos Boży, żeby wykonywać nasze powołanie. Tego się trzeba uczyć. Gdy byłem chłopcem, chodziłem z rodzicami na nabożeństwo i chodziłem do Żukowa najczęściej. I chciałbym powiedzieć, że wielu braci, którzy tam usługiwali, to byli nieraz, powiedział, bez żadni teolodzy, bez wykształcenia, ale ich słowa, to poselstwo było przekazywane w mocy. Oni też często różne takie przykłady przytaczali i mi to zawsze utkwiło w pamięci, to jakoś do mnie przemawiało. I pamiętam, jak w okresie międzywojennym jeden brat przyjechał z Niemiec i opowiadał taki dla mnie wstrząsający przykład. Jeden ewangelista, Niemiec, podróżował, to było po pierwszej wojnie światowej i musiał się gdzieś zatrzymać, miał połączenia kolejowego w jakimś mieście w środkowych Niemczech. W każdym razie, że on poszedł do hotelu, żeby tam zanocować. I kiedy on był już w tej recepcji, to tam ten recepcjonista mu mówił, no nie ma pojedynczego pokoju z pojedynczym łóżkiem, ale jest możliwość w pokoju, gdzie już jest jeden pan, żeby pan tam miał z nim razem nocleg. Jeśli się pan zgodzi, to jest możliwe. I on się zgodził, tą kartę, numer pokoju i tak dalej załatwił i słyszy, ty zaświadczysz temu współmieszkańcowi tego pokoju. I on się nawet tam opowiadał, ten brat, on to był tak wyraźny głos, że on się odwrócił do tyłu, kto to powiedział. I on z takim przeświadczeniem wyszedł do tego pokoju i dzień dobry, czy dobry wieczór. W każdym razie on tak patrzy się, że ten człowiek był taki jakiś niespokojny. To siedział, to zaglądał przez okno, tak jakoś chodził po pokoju. I ten brat mówi, a to jakiś taki niespokojny typ, ja sobie dam spokój. On zmęczony jest tym, położył się, nie? I ledwo się położył, światło zgasło, został zbudzony, huk. Wystrzał z pistoletu, ten jego współmieszkanie z tego pokoju sobie odebrał życie. Ja jak to słyszałem, się przeraziłem, bo Pan Bóg nieraz wysyła swoich sług do poszczególnych zadań. Chciałbym powiedzieć, że jeśli my tego nie wykonamy, ten brat, on krzyczał do Boga i pamiętam, że mówi, co ja mam zrobić,
ja jestem winien, że nie zaświadczyłem. On był nieposłuszny. Ja znam taki przykład już z naszego terenu, tam może brat Andrzej zna tego brata Małysza, który był w Ustroniu przełożonym zboru. Nie wiem, czy wiesz, gdzie ten zbór był, przy stawie tam. Tam jest taki duży staw, gdzie ten na tych łodziach i na tych wiatrakach, czy jak się to nazywa, rowerach wodnych, teraz pływają tam, koło tego był zbór. Ten brat został o pół do drugiej w nocy obudzony, wstań, idź nad staw. Wstań, idź nad staw. O pół do drugiej w nocy. Ten brat się obudził, to był sługa Boży, on był przełożonym zboru, Pan go używa. O pół do drugiej w nocy się obudził, wychodzi na staw, ciemno. A patrzy się, a tam już na gałęzi wisiał stryczek i koło tego był człowiek, który sobie chciał odebrać życie. On mu świadczył i ten człowiek dożył zbawienia. Tak? Więc Pan powołuje i my musimy mieć uczulony słuch na Jego głos. Dlatego wymagane jest to, żeby usłyszeć i być posłuszny, bo usłyszeć to jest za mało, jeśli my tego nie zrobimy. Więc wymagane posłuszeństwo i my musimy się wyciszyć, żeby zrozumieć Jego głos. Jeszcze jedno miejsce bym przeczytał, o tym może tylko wspomniał. To jest Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 10 i 11 wiersz. W 9 rozdziale jest opisana historia, kiedy po ukamionowaniu Szczepana Saul, wówczas jeszcze jako Saul, otrzymał pisma, takie pełnomocnictwo od kapłanów, żeby iść do Damaszku i żeby tam tych, którzy idą tą drogą za Jezusem, tą drogą idących, żeby ich aresztować, sadzać do więzienia i tak dalej. I my wiemy, że Saul, jeszcze wówczas nie Paweł, ale Saul z Tarsu, spotkał się z Jezusem. Jemu było powiedziane, idź tam, a tam. On był niewidomy i on był w domu przy ulicy Prostej, tam w tym domu był, modlił się i pościł. I teraz my czytamy, że tam w Damaszku, to jest 9 rozdział, 10 wiersz, a był niektóry uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu, a on rzekł, oto ja, Panie. A Pan rzekł do niego, wstań, idź na ulicę, które zowią Prostą, a szukaj w domu judowym Saula imieniem Tarsyńczyka, albowiem oto się modli. I widział w widzeniu męża imieniem Ananiasza, wchodzącego i rękę na się wkładającego, aby przejrzał. I odpowiedział Ananiasz, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, jak wiele złego uczynił świętym Twoim w Jeruzalemie. I tu ma moc od najwyższego kapłana, od najwyższych kapłanów, aby wiązał wszystkich wzywających imienia Twego. I rzekł do niego Pan, idź, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogany i króle i przyny, przed syny izraelskie, albowiem ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. Tu jest opisana historia. My nic więcej o tym Ananiaszu nie wiemy. Kto to był ten Ananiasz? Jest tylko napisane uczeń pański. I ten uczeń pański, kiedy Pan do niego powiedział Ananiaszu, on powiedział prawidłowo, oto ja. A teraz Pan mu mówi, tam, a tam pójdziesz. On mówi, Panie, czyś Ty się nie zagalopował, ja do takiego, co prześladuje, ja tam mam iść? Taka reakcja. Więc najpierw powiedział, tak, oto jest, Panie. A teraz on mówi, Panie, czyś się nie pomylił? Tak? Pan się nie myli. I kiedy tu my czytamy, Pan go nie odrzucił, Pan zna nas. I nasze słabości, nasze myśli. My też mamy pewien instynkt samozachowawczy, iść do takiej paszczynki lwa jak ten typ.
ten, który aresztował i miał tą moc, który był odpowiedzialny za śmierć Szczepana, ja tam mam iść, nie? On, to była normalna reakcja. Pan go z tego tytułu nie zabił, że on był nieposłuszny. Ale my czytamy, on mu powiedział, bo on jest mi naczyniem wybranym. I my wiemy, że on poszedł i on włożył na niego ręce. I my czytamy tylko jedyny raz o tym Ananiaszu, o jego usłudze, bo o tym, że włożył na ręce na Saula, to Saul mówi w swoich świadectwach, już jako apostoł Paweł, o tym czytamy dalej. Ale to była jednorazowa usługa i my tylko wiemy, że on był uczeń pański i on poszedł i uczynił. I jeszcze do tego jedno miejsce Słowa Bożego bym przeczytał z listu do Hebrajczyków, 3 rozdział. To jest takie znane miejsce. Jest napisane 3 rozdział, 7 wiersz. Mówi tak. Przecież jak mówi Duch Święty dziś, jeśli byście głos Jego słyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, jeśli byście głos Jego słyszeli. I jeszcze raz jest powiedziane w 15 wierszu. Przecież póki bywa rzeczone, dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w onym rozdrażnieniu. My bardzo często używamy tego miejsca Słowa Bożego, gdy jest ewangelizacja i mówimy o tym, żeby nie zatwardzać serca, jak się usłyszy głos Boży. I to prawidłowo, to jest zgodne z tym, ale to dotyczy również nas, jako dzieci Boże, żeby nie zatwardzać serc. Może ten inny by się bardziej nadawał do tego, żeby tam a tam zaświadczyć, tak? To zatwardzenie serc to było to, co pobudzało Boga do gniewu przez cały okres wędrówki narodu izraelskiego. Dlatego autor listu do Hebrajczyków się na to powołuje, żeby nie zatwardzać serc. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że to jest mowa do nas.